Już w średniowieczu na ziemiach polskich, w okresie od Godów do ostatków, praktykowane były obchody przebierańców, wśród których pojawiały się maszkary zwierzęce. W niektórych miejscowościach Górnego Śląska, Zagłębia i ziemi częstochowskiej zwyczaj wodzenia niedźwiedzia dotrwał do naszych czasów w formie wesołej zabawy karnawałowej. Serdecznie witamy w Samborowicach. Samborowice i ostatki to tradycyjne wodzenie niedźwiedzia, czyli tak zwany tanzber. U nas ten zwyczaj, jak najstarsi ludzie pamiętają, był od zawsze. Był od zawsze w wtorek przed Środą Popielcową. Teraz z racji tego, że trudniej się nam zebrać w tygodniu, to święto przenieśliśmy na sobotę. Całe święto to jest barwna impreza. Barwna impreza to jest wspólna zabawa wszystkich mieszkańców całej naszej wsi. A główny prym wiodą tu dwa misie i grupa przebierańców. Dwa misie, które są symbolami takimi odchodzącego karnawału. One są tańczącymi misiami, takimi jak kiedyś w grupach cyrkowych te misie występowały. I tak się to kręci, jeden pociąga, nie? No i zakręca się. I teraz tu się pomaga, nie? No, o. A przecież w tradycji ludowej niedźwiedź był symbolem sił witalnych, a jego wodzenie po wsi i taniec z gospodyniami miały zapewnić według dawnych wierzeń powodzenie w gospodarstwie, dobre plony i płodność zwierząt. Także kiedy wszyscy są ubrani, korowód wyrusza. Wyrusza ulicami Samborowic, by wszystkim obwieścić, że jest to czas wspólnej zabawy i tego, by się bawić, bo zbliża się już Środa Popielcowa, a wtedy już Wielki Post nas zobowiązuje do tego, żeby po prostu przestać się bawić i przestać świętować. W Samborowicach podczas wodzenia niedźwiedzia występują dwa misie, duży i mały. Woźnica, który je pogania, a także psocące małpy, strażak, rzeźnik, myśliwy, kominiarz, młoda para i baba z koszem zbierająca dary. Misie ubrane są zgodnie z tradycją w stroje wykonane z długich na kilka metrów powróseł ze skręconej słomy. Grubszymi powrósłami owija się tułów, cieńszymi ręce i nogi mężczyzny występującego w roli misia. Poszczególne powrósła łączy się przy pomocy sznurka, tak aby powrósła ze słomy mocno przylegały do całej postaci. Ponieważ strój ze słomy waży około 40 kg, tak ubrany człowiek porusza się wolno i chodzi sztywno. Jego ubiór uzupełnia ogon ze słomy skręconej na drucie, zakończony czerwonym pomponem i dzwonkiem, oraz łeb z otworami na oczy, obszyty sztucznym futrem. Ubiory obu misiów różnią się jedynie wielkością oraz kolorem łbów. Pozostali uczestnicy obchodu ubrani są w stroje charakteryzujące postacie, na przykład małpy. W niedbałych kobiecych ubiorach mają twarze ukryte za małpimi maskami, a na głowach, podobnie jak państwo młodzi, peruki. Małpy wysmarowanymi czarną mazią rękami starają się ubrudzić twarze napotkanych dziewcząt, kobiet i dzieci. Cały obchód kończy rytualny dawniej mord dużego misia, którego w tradycji obwiniano za wszelkie niepowodzenia, a jego śmierć miała przywrócić ład we wsi. Widowisko kończy przeniesienie zabitego misia do stodoły, ale uczestnicy obchodu bawią się dalej do późnych godzin wieczornych.